Otrzymaliśmy dzisiaj w podarunku bardzo piękną Ewangelię. I gdyby się spytać, co w tej Ewangelii jest najważniejsze, jakie słowo jest na pierwszym miejscu, trzeba by je podkreślić, wyłowić, wypowiedzieć. Dla mnie najważniejszym słowem jest wspólnik. Jak? Tak? Jak? Który święty Jan, ewangelista, używa bardzo często w tym małym fragmencie, który dzisiaj słuchaliśmy, aż 4 razy się pojawił. Wspólnik, który po grecku brzmi katos. I on wyraża coś o wiele więcej niż porównanie, bliskość dwóch rzeczywistości, że coś jest podobne do czegoś. Spójnik katos wyraża tożsamość dwóch rzeczywistości. Nie jakieś podobieństwo, ale równość. Posłuchajcie. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Tu jest ten spójnik. To znaczy, Bóg kocha mnie jako syna i ja tą samą miłością kocham każdego z was. Na innym miejscu święty Jan powie, tak jak Ojciec umiłował syna, tak umiłował nas. Nie? To jest, tu chodzi o tą samą miłość, niepodobną, nieporównywalną, ale numerycznie ta sama miłość. To tylko tak nam się wydaje, taka gra słów. Ale tu chodzi o rzeczywistość niesamowitą, wręcz fantastyczną, że Pan Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, który przyjął moje życie, moją naturę, na końcu moje cierpienie i moją śmierć. Po co? Po to, aby kiedy patrzy na mnie, kiedy wymawia moje imię, widział swojego Syna. I dotyczy to każdego człowieka, tego najbardziej oddalonego od Boga, mogłoby się wydawać, tego najwstrętniejszego w naszych oczach, grzesznika, człowieka odrzuconego, potępionego. Właśnie dlatego, że Chrystus zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem, to Ojciec, Bóg Ojciec, kiedy patrzy na twarz tego człowieka, widzi swojego Syna. To wyraża ten spójnik. To jest ta sama miłość. Bóg nie patrzy na moje grzechy, nie patrzy na to, kim jestem, bo zdecydował się tego nie widzieć. Bóg to potrafi, ja nie. A On tak, bo On, kiedy coś stwarza, to zaczyna istnieć. Nie? Kiedy On patrzy na ciebie, widzi Syna. Zawsze sobie myślę o tym, kiedy Ewangelie mówią o spojrzeniu. Kiedy Jezus spojrzał na Marię Magdalenę, ona się poczuła kochana, nie? Do końca. Kiedy spojrzał na Zacheusza, on poczuł się kochany, bo nikt na niego tak nie patrzył. Nie? Wszyscy go odrzucali, wszyscy go potępiali. Kiedy spojrzał na Lewiego, na Mateusza, rzucił wszystko. Nie? Bo zobaczył miłość. Nie? Bo my jesteśmy kochani nie dlatego, że jesteśmy piękni. Jesteśmy piękni. Jesteśmy brzydcy. Ale możemy być piękni, bo jesteśmy kochani. Bo jak ktoś doświadcza miłości, to jest gotowy zmieniać swoje życie, stawać się na miarę tego spojrzenia, nie? Na miarę tych oczekiwań, jakie Bóg ma wobec mnie i wobec ciebie. To jest niesamowita tajemnica, tajemnica całkowitej darmowości. Nie? To, czy Bóg mnie kocha, absolutnie nie zależy ode mnie i od ciebie. Nie zależy.
My myślimy, no to prawda, że Bóg mnie kocha, ale kiedy się poprawię, kiedy się nawrócę, kiedy będę robił to, co Jemu się podoba, wtedy będzie mnie kochał więcej. No nie. On mnie kocha dzisiaj takim, jakim jestem. Nie ze względu na to, kim jestem, ale ze względu na swojego Syna. Tak jak Syna. Katos. Tak jak Syna. Pozwólmy tej prawdzie, temu Słowu przenikać do głębi naszego serca, bo my bardzo potrzebujemy być kochani. Bardzo potrzebujemy doświadczać tej miłości. Wszystkie nasze grzechy, nasza złość, nasze przywiązanie do pieniądza, nasza nieczystość, wszystko, nie? Złość, wszystko bierze się z tego, że nie doświadczamy miłości Bożej w nas. A ona jest rzeczywistością. Pozwólmy jej się dotykać.